Dzisiaj opowiem Wam, jak przygotować jesienny kompost w workach, taki szybki, który będzie gotowy na wiosnę. Ogrodnik nie jest gotowy czekać rok lub dwa, aż sterta kompostu zgnije. Dlatego w ostatnich latach wiele osób zaleca kompost w workach. Szybki kompost potrzebuje nie lat, ale tylko kilku miesięcy, aby być dobrej jakości. Worki kompostowe, które nam będą potrzebne, nie są z tkaniny, ale z grubej, mocnej, czarnej folii polietylenowej, która nie przepuszcza światła. Oczywiście nie można się obejść bez tajnego składnika, który pomaga kompostowi dojrzewać w tak krótkim czasie. Jak przygotować kompost w workach? Przygotujmy grube, czarne worki. Nie oszczędzamy na jej cenie, ponieważ cienki celofan zgnije w zimę wraz z kompostem. Wypełnijmy je wszelkimi odpadami organicznymi. Drobne gałązki, liście, siano, zdrowe owoce, resztki organiczne, trociny, obornik. Każdą warstwę kompostu posypmy ziemią. Warstwy nie powinny być zbyt grube. Materia organiczna to nie więcej niż 15 cm, a ziemia nie więcej niż 5 cm. Teraz dodajmy tajny składnik, czyli dowolny lek EM. Możemy również użyć chemicznego przyspieszacza kompostu. Ja jednak w swoim ogrodzie jej nie używam. Wiosną do ściółkowania grządek wykorzystujmy zgniły kompost z worków. Można również wykorzystać w tym celu trawę z pierwszego wiosennego koszenia. O doskonałej odżywce, jaką jest herbata z trawy, opowiem Wam już niebawem. W naszych ogrodach jest niezastąpiona, rewelacyjna, rośliny ją uwielbiają, a do tego prosta w przygotowaniu i co najważniejsze, bezpłatna.